Przed nami główna walka wieczoru o Mistrzostwo Świata IBO w super średniej. Osley Iglesias kontra Andrzej Welikowski. Naprawdę spodziewać się można wielkich emocji. Faworytem jest Iglesias. Tylko jeden rywal dotychczas wytrzymał z nim pełny dystans. Isaac Chilemba, były pretendent do Mistrzostwa Świata. I od razu ostro do roboty bierze się Iglesias. Ale na razie Welikowski unikał prawych sierpowych z tej przedniej, mocniejszej ręki Iglesiasa. Ale zaczyna trafiać Kubańczyk. Teraz niewiele brakowało, no, tam szarpnął tym lewym, tak. Lewy musnął brodę Ukraińca. Mogę odpowiedzieć dwa dobre ciosy na korpus Ukraińca. Najpierw trzy uniki. Naprawdę Mieszczarz dużo widzi. No ale teraz dobra kombinacja zakończona lewym. Teraz mocny prawy sierpowy Iglesiasa. Ale jak na razie mam wrażenie, że Welikowski przy tym wszystkim się naprawdę dobrze bawi. Ale po raz pierwszy widzę taką sytuację, że nie wszystko jest takie proste dla Iglesiasa. Nawet w tym pojedynku z Chilembo to wyglądało prościej. Cały czas Jawol, czyli oczywiście to jest trener Iglesiasa, Georg Bramowski, który przez wiele lat współpracował z Ulim Wegnerem, który doprowadził do Mistrzostwa Świata, pomógł doprowadzić do Mistrzostwa Świata Artura Abrahama, Marko Huka. Trenował też Mateusza Masternaka, gdy ten wielu był zawodników z Auerlanda, tak. No, pochodzi ze Śląska Bramowski. No, rzadko się widzi na polskich rynkach tak świetną, znakomitą technicznie walkę. Dwóch naprawdę bokserów wielkiej klasy. Szczególnie Iglesias. No proszę. Ale pokazuje Welikowski, nic się nie stało. Po prostu źle stał. Tak, źle stał. No tutaj drugi raz się zderzyli głowami. No to dobra akcja Iglesiasa. Kontra lewy, później prawy podwrotkowy. A mimo prasowania żelazkiem, ten guz tak rośnie na czole Welikowskiego. No nie utrudnia mu to boksowania, ale to jest takie trochę na pewno frustrujące. Dużo umie. Na pewno Iglesias. Wygrywa Iglesias rundę po rundzie, chyba kumulują się te ciosy. Też krzywo wstał, aczkolwiek przeżywał chyba kryzys Welikowski. A to jest boks na najwyższym światowym poziomie. Iglesias trochę się dziwi, że Welikowski jeszcze stoi. Teraz mocny lewy. No masz rację, że chyba zaczyna go... może być zdziwiony, że jeszcze nie było żadnego knockdownu, że wszystko wytrzymuje Welikowski. Mocny kontra lewy, prawy sierpowy, jeszcze jeden lewy. Coraz więcej takich naprawdę mocnych uderzeń przyjmuje Welikowski. No już chwieje się na nogach Welikowski. Ależ ten chłopak ma serce do walki. Przegrywa ten pojedynek Welikowski, ale na pewno zbiera plusy u promotorów. Myślę, że nie zabraknie jakichś propozycji walk dla niego.
Stara zasada w boksie, która obowiązuje właściwie na zawsze, jest taka, że przegrywający dostaje więcej propozycji walki niż wygrywający. Dokładnie. A niebezpiecznie daleko przesunął granicę odporności na ciosy, niezwyczajnie daleko dla zdrowia. Ale Wojciech Tałkowicz z czoła rozeszło się też już na oko. Kolejne czyste trafienia Kubańczyka. Kubańczycy zawsze, także na ringach amatorskich, oni nie patyczkowali się. Jak była możliwość walnięcia w tył głowy, jak można było sfaulować, to oni nie zwracali uwagi na reguły bokserskie. Tu jeszcze bombarduje go nadal Iglesias. I to całymi seriami. Koniec. Bardzo dobra decyzja sędziego. No z ulgą przyjął to Velikovski. Ambicja, serce do walki, honor. Nie chciały, nie pozwalały mu się poddać. I Leszek Jankowiak wybawił go z opresji. Ale proszę mi wierzyć, on tą walkę i tak odchoruje, bo tutaj stracił równowagę, siadając na krzesełko. No. A zwycięzcą walki wieczoru w 58 sekundzie rundy 10. przez TKO zostaje Osley Iglesia. Jeszcze jedna rzecz do podkreślenia, to był pojedynek naprawdę w dobrym tempie. I po Iglesiasie nie widać śladów zmęczenia. Orlen Paliwa.